z tej strony Farrell, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku ze Sneak Peeków. Dzisiaj, moi drodzy państwo, przetestujemy sobie aż 16 nowych skinów. Sprawdzimy, ile kosztują i ocenimy je w skali od 1 do 10. Zanim zaczniemy dzisiejszy odcinek, szybciutko ogłosimy wyniki konkursu z poprzedniego odcinka. Te trzy oto osoby zgarniają kozacki pakiet Mrocznej Wróżki Janet. W dzisiejszym odcinku też dwie osoby mogą zgarnąć ten kozacki zestaw. Chciałbyś wziąć udział w konkursie? Zatrzymaj film, zostaw łapkę w górę, w komentarzu napisz Dark Fairy Janet Giveaway, zaloguj się do gry i w sklepie z przedmiotami wpisz kod Farrell. Wyniki konkursu ogłoszę już jutro w kolejnym odcinku. Witam wszystkich bardzo serdecznie w 19 sezonie gry Brawl Stars. Ja już się boję, co będzie w jubileuszowym 20 sezonie. Z pewnością będzie gruby sezon, moi kochani. Nowy sezon nazywa się Zaczarowany Las. Dodatkowo, jak widzicie, koło przycisku gry mamy nowe funkcje. Wygrywaj bitwy, aby zdobywać Drop Star. Każdy Drop Star ma szansę zwiększyć jego rzadkość. Im wyższy poziom rzadkości, tym większa szansa na uzyskanie lepszej nagrody. Drop Star resetują się co 21 godzin i pamiętajcie, że aby odblokować wszystkie Drop Stary, musimy wygrać aż 8 meczy jednego dnia. Zacznijmy sobie od 8-bitowca, ponieważ 8-bitowiec zostanie nowy skin, który będzie kosztował 149 gemów lub 5000 blinksów tak zwanych. Jest to nawiedzony 8-bitowiec. Jest to domek Baba Jagi z jakimś kozackim pistoletem i koło niego leży gniazdko z jakimś ptaszkiem w środku. Prawdopodobnie jest to kruk. Lecimy na arenę treningową. Wy oczywiście, moi kochani, bawcie się razem ze mną i oceniajcie, który według was skin w tym sezonie będzie najlepszy w skali od 1 do 10. Strzelamy. Okej, strzelamy jakimiś nawiedzonymi duszkami. Fajnie, że jest nowa animacja. Dźwięk 8-bitowca jest ten sam. I rzucamy teraz ulti. Uwaga, czym będzie ulti? Wow! Ulti, moi kochani! Jest to gniazdko kruka, dokładnie gniazdo. I wokół niego kręcą się duchy. Coś pięknego, nie spodziewałem się, że aż coś tak fajnego zrobią. Użyjmy teraz teleportu. Bum! Okej, teleport jest standardowy. No, powiem wam tak. Ja jestem zszokowany, więc daję tutaj 9 na 10. Czas teraz na legendę, na Chestera. Jest to jego czwarty skin, który będzie kosztował 79 gemów albo 2750 blinksów. Leśny duch Chester. Wow, ale przepiękna animacja. Jakbym go sobie wybrał, kupimy pierw i wybierzemy go sobie do lobby. Wow. Tak, cały czas na niego te takie przepiękne świetliki lub jakiś taki gwiezdny pył spada. No, bardzo fajna animacja. Zamiast włosów ma jakiś konar z drzewa, a na końcach zamontowane są prawdopodobnie jakieś dynie, które skaczą i się cieszą? Chyba tak. I uwaga, rzucamy. Rzucamy właśnie tym czymś, workami z gwiezdnym pyłem. Może to są worki takie z gwiezdnym pyłem, okej. Nabijmy sobie szybko ulti. Czyli nowe animacje ataku mamy. Dodajemy sobie teraz na przykład ulcika. Okej, nowa animacja ulta. Nie wiem, czy widzieliście, poleciał taki kruk. Rzucę jeszcze raz coś wam. Albo dajmy coś takiego. Wow. Spójrzcie na to, nawiedzony las się narodził. Zarąbisty jest ten Chester. Powiem wam, że nie spodziewałem się, że Supercell pójdzie tak daleko. Bo jak dobrze wiemy, Chester ma 3 czy 4 ulty, nie? Rzucamy ulti i leci co? Wielki worek z pyłem, tak, to jest worek z pyłem. Coś pięknego. Tutaj od razu wam mówię, że ten skin 10 na 10 i 79 gemów. To naprawdę bardzo mało. Tak będzie wyglądał nowy skin w Lidze Mocy. Wyjątkowe przebranie. Kamienny troll Luv. W jego brzuszku znajdują się przepiękne ptaszki, firgolaszki. Na plecach ma grzybki, stokrotki. No i w ręku prawdopodobnie trzyma matkę tego ptaka. Wypróbujmy tego skina. 5000 blinksów będzie kosztował. I uwaga, moi kochani. Czym rzucamy? Wow! Rzucamy ptakami! Strzelamy ptakami! Coś pięknego. Teraz ulti, uwaga! Rzuciliśmy konar. Okej. I prawdopodobnie ten konar będzie jeszcze zamrażał, czy on stworzył wokół siebie bagno. Chyba to jest bagno. Uwaga! Sprawdźmy to na botach u góry. Zobaczymy, czy one zamarzną. Czy będzie jakaś inna animacja obrażeń. Tak, zamarzają, zobaczcie. Wow! Rzućmy jeszcze tutaj sobie szybciutko. Pyk. Tworzy nam pod spodem bagno, takie mokradła. No, bardzo fajny skin do Lu. Tutaj daję też 10 na 10. Dark Fairy Janet, moi kochani. Tego właśnie skina możecie dzisiaj zgarnąć. Przypominam, kodzik Farrell w sklepie, w komentarzu. Hashtag, który wam się teraz wyświetla na ekranie. I zobaczcie, będzie kosztowała 149 gemów albo 5000 blinksów. Wow, mocny skin do Janet. Aż nie mogę się doczekać jej animacji ataku. Uwaga. Okej, czemu ona strzela? Co to leci? Nie mogę rozpoznać, co to jest. Jakiś, co? Kwiatek? O co tutaj chodzi? Jakiś motylek?
Okej, okay, wygląda to fajnie, ale nie wiem co to jest. Dajcie znać w komentarzu co to jest. I uwaga, ult. Odpaliła skrzydełka i czym strzela? Ona strzela jakimś workiem też z pyłem magicznym, tak jest. Dajemy jeszcze głośniczek. Ej, głośniczka nie naprawili. Nie zrobili mu innej animacji, ale przypał. No ale jak widzicie, latanie jest przepiękne. Lecimy na skrzydełkach i zrzucamy magiczny pył w worku. No i oczywiście podstawowy atak jest inny. No tutaj temu skinkowi daje, no dużo się zmieniło, więc 10 na 10. I to już na tyle, jeżeli chodzi o zaczarowany las. Teraz przejdźmy do piratów. Meg dostała skina Megalodona. Wiecie, Megalodon, czyli taki rekin. Legendarny, ogromny rekin, który był wielkości statków. 200 gemów będzie kosztował, bardzo dużo. I zobaczmy, czy faktycznie jest warty swojej ceny. Aha, od razu jesteśmy już zrespieni w bocie i strzelamy, o kurcze, zobaczcie na te torpedy, jakie przepiękne, koloru zielonego. Wow, Megalodon. No i nasz ten statek jest taki drewniany, myślałem, że będzie żelazny. Okej, okay. Animacja ataku też jest inna, leczenie standardowo na zielono. Jeszcze raz uderzmy. Boom. No, fajnie to wygląda, ale czy warte aż 200 gemów? Oj, nie wiem, nie wiem, nie wiem. No, spójrzcie na nią, no bardzo fajnie wygląda. Ten Megalodon jest kozacki. Teraz sobie szybciutko zbijemy HP po to, żeby sprawdzić, jak wygląda sama Meg. Okej, okay. Meg ma taką bandamę na głowie. W ręku ma harpun. I jak strzela? Strzela takimi samymi? Nie, harpunami strzela. I uwaga, ewolucja. Wow, no dobra, jednak fajnie to wygląda. 10 na 10. Griff też dostanie pirackiego skina, 5000 blinksów albo 149 gemów. Zatopiona skrzynia Griff. Zobaczcie, jak on kozacko wygląda. W ręku trzyma diament, w drugiej ręce ma napisany list, który będzie dryfował po oceanie, aż ktoś go znajdzie. No i czapeczka na głowie. Ciekawa koncepcja. Uwaga, strzelamy i czym strzelamy? Diamentami? Wow. Bo to jest skrzynia skarbów, no dobra. Fajny, fajny atak, nie spodziewałem się, że to będzie taki atak. Uwaga, ulti leci. Aha, i listami strzelamy. Butelką z listem, uwaga, pick bank rzucam. A, świnia standardowa. No dobra, co mogę powiedzieć? Dosyć ciekawy skin, 8 na 10. Kraken Surge, tak nazywa się nowy skin do Surge'a. Wow, fajna animacja, zamiast głowy ma ośmiornicę. Jest to skin stworzony przez fana Brawl Stars z programu Supercell Make, który wygrał. No i tak on wygląda, z tyłu ma ster na plecach. No ale sprawdźmy, jakie są animacje. Będzie kosztował 149 gemów. Pamiętajmy, że Surge za każdym ultem zmienia się. Strzelamy czym? Czym strzelamy? Ośmiornicą? Tak, ośmiornicą strzelamy, dajemy ulta. I co nam się zmieniło? Boom. Dostaliśmy chyba taki teraz przyczepiony do głowy haczyk. Nie wiem, co to jest, do głowy przyczepione. Kolejny ult, uwaga, boom. I mamy teraz kapelusz. Okej, okay, to jest czwarta ewolucja, jeszcze jedna. Okej, okay, na piątej ewolucji, czy tam szóstej, mamy już w ręku, moi drodzy, kotwicę. Kolejny ult. Czy coś więcej jest? No, niestety nie ma. No, dosyć ciekawy ten skin jako Kraken. Nie powiedziałbym, że to jest Surge. Ult też jest nowy, animacja, no, 9 na 10. Ale że Bibi dostała kolejny skin, zobaczcie, ile skinów już ma Bibi. To jest niesamowite. Ostatni skin, wow. Przeklęty pirat Bibi! Wygląda naprawdę mocnie. Fajną ma twarz takiego kota, można powiedzieć troszeczkę. 149 gemów, sprawdźmy jakie ma animacje. Podstawowy atak jest zmieniony. Tak, wow, ale ona fajnie pęka tą ziemię. Niszczy ziemię i wokół niej wtedy latają duchy. Fajna sprawa. Okej. Okay. Nabijmy sobie ulta, bo jestem mega ciekawy ulti. Leci. Wow. Guma balonowa owinięta łańcuchem takim przeklętym. No, ciekawa koncepcja. 149 gemów. Teraz, jak na przykład biegnie postać, bym w życiu nie powiedział, że to jest Bibi, nie? W ogóle jej twarzy nie widać. 9 na 10. 9 na 10. Legendarna postać Kruk w końcu otrzymał remodel. Moi kochani, spójrzcie na to. Phoenix Crow. Przepięknie się zmienia. Wow. Mega dobrze teraz to wygląda. Ja tego skina mam i się jaram, że też do niego dostanę teraz za darmo jakiś tam spray oraz emotkę. Sprawdźmy animację. Rzucamy teraz piórkami, okej. Okay. Odpala się to wszystko. Tarcza jest nowa? Nie, tarcza jest ta sama. I uwaga, jestem bardzo ciekawy animacji ulti. Nabijamy, odpalamy ulti. Woo! Wow, no dobra, trochę lepiej to wygląda. Ten kruk jest taki bardziej ciemny, złoty. No co mogę powiedzieć? Tutaj no, standardowo, 10 na 10. Tara też została remodel i uwaga, chodzi o tego skina. Teraz nazywa się Stara. Twoja Stara została remodelowana. Bardzo fajny skin, zobaczcie. Fajne ma te gwiazdki na plecach i na butach i na spodniach. Nice. Jak za 29 gemów albo 1000 blinksów, to naprawdę tanio. Zobaczmy, czy ulti się różni od podstawowego
ataku. Dajemy ulta, uwaga, leci ult. Oko się zapaliło i BUM! No, fajnie to wygląda, więc 29 gemów opłaca się po prostu wydać na tego skinka. 8 na 10. Karl też dostał oczywiście remodel. Moi kochani, taram, tatam, Karl z głębin. Tak wygląda ten skin remodelowany. Sprawdźmy, czy ma jakieś nowe animacje. Czy tylko jego wygląd się zmienił? Rzuca chyba kotwicą tak, jak rzucał do tej pory. Nie mam tego skinka, więc nie potrafię też określić. Uwaga, ulti. No dobra, ulti jest standardowo takie same. Ten skinek po prostu jest teraz troszeczkę jaśniejszy. 5 na 10. Bonnie, moi kochani, dostała też dwa nowe skiny. Uwaga, pierwszym skinem jest piłkarska Bonnie. Kosztuje 29 gemów lub 1000 blinksów. Sprawdźmy, jakie ma animacje. Ciekawe, czy jej kanon będzie strzelał piłką. Strzela jakąś kulą, czy to jest piłka? Uwaga. Nie, chyba kula. Uwaga, ulti. Okej, czym rzucamy? Kurczę, ciężko im powiedzieć, to chyba nie są piłki. Co mogę powiedzieć? No, 3 na 10. Może drugi skin do Bonnie będzie lepszy. Uwaga, proszę bardzo. 29 gemów, 1000 blinksów. Jednorożec Bonnie. To jest coś pięknego. To jest taki skin, który ja uwielbiam. Różowy, niebieski, jaskrawy. Mega śmieszny. No dobra, zaskocz mnie. Czy ta cena będzie adekwatna do tego, jakie są animacje? Uwaga, strzelamy. Nie, no mamy takie same animacje strzału jak tamta postać. Dlaczego tak zrobiliście? Ulti leci. Woohoo! Boom. I uwaga, rzucamy czym? A, takimi samymi fasolkami. No ale mega śmiesznie wygląda. Wygląda jak latający bocian, a nie jednorożec. Dobra, temu skinkowi daję 8 na 10. Na dzisiaj to było tyle. Jeżeli wam się podobało, stawcie łapeczkę w górę. Jeżeli jesteście nowi i jeszcze nie subskrybujecie kanału, zróbcie to właśnie teraz. Jutro przetestujemy sobie nowego zadymiarza. Napiszcie w komentarzu, którego chcielibyście, abyśmy przetestowali. Czy Cordeliusa, czy Daga. Trzymajcie się, hej!